Specjalnie dla nas, na zaproszenie pana Lucjana Dudziaka oraz firmy jako Frank Firsteig w samolocie Extra 300L. Przeleciał bez chwili zawahania, rozmowy nie były naprawdę trudne. On wiedział o naszym festynie, wiedział, że tutaj jest wspaniała atmosfera i specjalnie dla państwa Frank Firsteig na naszym niebie jako drugi pilot tegorocznego festynu lotniczego. Jest to pilot bardzo, bardzo doświadczony, tak jak już wcześniej państwu mówiłem, latał naprawdę po całym świecie, był doceniany w różnych regionach naszego kraju, występował w rajdach Red Bull Air Race w Rio de Janeiro, był w Abu Dhabi, The Golden Horn w Stambule, rezerwacie Indian Navajo, Monument Valley, także mili państwo, jest to naprawdę utytułowany pilot, który siły grawitacji naprawdę nie bierze na poważnie. On to robi dla publiki, dla szaleństwa, dlatego że to kocha i lubi pokazywać swoje umiejętności. A tak jak mówiłem, po raz pierwszy w Polsce, u nas w Ostrowie, Frank Firsteig na naszym niebie. Szanowni państwo, te podciągnięcia do góry, które tutaj Frank nam prezentuje. Staszku, ty możesz wypowiedzieć się lepiej. To są naprawdę przeciążenia bardzo ogromne. No i maszyna musi być odpowiednia do tego, bo takim samolotem akrobacyjnym, nazwijmy to w cudzysłowie zwykłym, tego nie zrobimy. Te przeciążenia tam sięgają jakiej wysokości? Ale drodzy państwo, no to tego się trzeba przyzwyczaić, tak mówiliśmy. Pilot, no, taki nowicjusz, który dopiero co skończył szkolenie samolotowe, tego by na pewno nie wykonał. Na pewno. Brakłoby mu umiejętności takiego sterowania samolotem, a poza tym należy się do tych przeciążeń przyzwyczaić. No teraz nam zginął samolot w chmurach, to jest samolot Extra 300, o tym jeszcze będziemy mówić, ale proszę państwa, te przeciążenia powodują, że czasami człowiek przestaje na moment widzieć. Orientować się musi w przestrzeni, gdzie jest, czyli on ciągle rozgląda się na lewo, prawo, patrzy, jaka jest wysokość, jaka prędkość, musi jeszcze spojrzeć na program, który ma gdzieś tam narysowany na tablicy przyrządów, jakie figury w kolejności musi wykonywać. No i proszę państwa, te przeciążenia, o których Robert wspomniał, na pewno tego nie ułatwiają, ale jak się człowiek do tego przyzwyczai, no to jak państwo widzieliście Jurgisa Kariisa wychodzącego z samolotu, wrażenia na nim to specjalnego nie zrobiło. A wracając do samolotu, jest to samolot Extra 300, samolot konstrukcji niemieckiej, którego silnik ma moc 300 koni mechanicznych, jego maksymalna prędkość to 407 km na godzinę, no i te prędkości, proszę państwa, są na pewno osiągane w lotach nurkowych. I teraz oto wyrwanie. I tutaj jest ta, proszę państwa, w tym momencie, kiedy z lotu poziomego idzie do pionu, wtedy to przeciążenie, co prawda dodatnie, ale jest duże. Później, teraz, proszę państwa, gdy będzie wykonywał figurę zewnętrzną, ale poczekamy, to wtedy występują także przeciążenia dodatnie, które, no, to krew uderza do głowy, które właśnie powodują czasami zaćmienie wzroku. Ja tylko dodam, że konstrukcja tego samolotu pochodzi, pierwsza konstrukcja z roku 1987 i zbudowana jest przez firmę Extra Flugzeugbau z Niemiec, a cała pełna nazwa tego samolotu to Extra Flugzeugbau EA-300. Taka jest pewna nazwa tego właśnie samolotu. Bardzo zwarta sylwetka, duże powierzchnie sterowe, 8 metrów rozpiętości zaledwie. No i tutaj znowu taka pół pętla i beczką, pół beczka do lotu poziomego z odwróconego. To był taki zwrot. I teraz my poprosimy muzyczkę jeszcze raz dla Franka. Będzie przelot na bardzo małej wysokości i jeszcze taka z delikatnym przechyłem.
No i proszę Państwa, te nisko wiszące nad nami chmury nie pozwolą pilotowi wznieść się zbyt wysoko, bo nie będzie... No i ja właśnie... teraz ześlizg na... Ja właśnie jestem pełen podziwu, że dla pilotów, którzy wytrzymują właśnie ten moment, tam wysoko do góry, teraz było przeciążenie gdzie, gdzie właśnie te przeciążenia są największe. Staszku, odważyłbyś się tak wznieść, nawet jako pasażer wysoko, ja wysoko jednak wolę w górę? Szybowce. Wolę szybowce. Wolę szybowce, jednak mówisz bezpieczniejsze i to spokojniejsze. Znaczy, na pewno. Szanowni Państwo, pomachajmy, pomachajmy Frankowi, pomachajmy Frankowi. Ten lot żyletą też nie jest łatwy. No szczególnie na tej wysokości. Tak, no pilot musi zwracać naprawdę baczną uwagę na wszystko. Dosłownie na wszystko. Oczy dookoła głowy. I umiejętność poruszania tymi sterami, które naprawdę reagują błyskawicznie. Wystarczy tam lekkie poruszanie drążkiem, aby samolot zmieniał trajektorię lotu. A te powierzchnie sterowe są, jak mówiłem, dosyć duże. Zupełnie inne, aniżeli w samolotach turystycznych. Zauważcie Państwo, w szybowcach na przykład, one nie muszą być tak duże, no chyba, że to jest to szybowiec akrobacyjny. Na pewno gdyby dzisiaj słonecznie, można by było zaprezentować więcej umiejętności, ale i tak musimy być wdzięczni za to, że w ogóle pilecie się odważyli wystartować i na tak niskich wysokościach, bo to są niskie wysokości, musimy o tym też powiedzieć, bardzo niebezpieczne nie tylko dla nas, bo no, jesteśmy w bliskiej odległości od pilotów i ich samolotów, ale też dla nich, bo oni przyzwyczajeni są do wyższych lotów, nazwijmy to w ten sposób, i prezentacji na pewno innego programu, bo na pewno musiała nastąpić jakaś korekta programu, ale oni specjalnie dla nas występują i pokazują swoje umiejętności. Proszę Państwa, Frank Pirsztej latał na ponad 80, na 180 typach samolotów, a więc proszę sobie wyobrazić, latał prawie na wszystkim. Wykonał ponad 1400 pokazów tego typu. W Polsce, jak mówił Robert, jest po raz pierwszy, dlatego warto go podziwiać. Występował niemal w każdym regionie świata, a jeszcze chciałbym dodać jedno, mianowicie, że bardzo kocha dzieci. On napisał specjalnie autobiograficzną książkę, dochody której to przeznaczył na ratowanie dzieci zagrożonych czy chorujących na choroby nowotworowe. Także dzieciaki, bicie, brawo temu panu, bo on dla was zrobiłby wszystko.